Mili Państwo, w imieniu całego zespołu Telewizji Echo pragnę zaprosić Was do obejrzenia świątecznego bloku z życzeniami. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia firma Echo życzy. Drodzy mieszkańcy powiatu choszczeńskiego, to niezwykły czas, gdy wspominamy wszyscy fakt, iż Słowo Boże ciałem się stało i zamieszkało między nami. Przyszło ono do swoich, lecz oni je nie poznali i też nie przyjęli. Bóg, będąc miłością, wciąż pokłada nadzieję w każdym człowieku i w każdym z nas. Otwórzmy więc serca na Jego hojne dary, a zwłaszcza na miłość ukrytą i zawartą przede wszystkim w Eucharystii, w sakramentach świętych, w Słowie Bożym, aby one nas wszystkich przemieniały jak najgłębiej, dając nam mądrość, jak żyć każdego dnia, by miłować Boga, ale też ludzi, a przez to dając radość każdemu i pokój serca. Spieszmy się kochać Boga i bliźnich, bo miłość Boża wlana w nas w Chrzcie Świętym wciąż chce bardziej przemieniać oblicze tej naszej choszczeńskiej ziemi, jednocząc nas z Bogiem, a też i z naszymi braćmi i siostrami. Niech Boże dziecię, które stąpiło z nieba na ziemię, wszystkim obficie nam błogosławi na te święta i też wszystkie dni kończącego się już roku, a za chwilę i nowego, 2018 roku. Wszystkiego dobrego dla Was, moi drodzy, na święta i po świętach i do kolejnych świąt. A dzisiaj usłyszałem taką piosenkę, gdzie refren mniej więcej brzmiał tak: przyszedł po to, by pokonać grzech. Pan Jezus przychodzi po to, by pokonać grzech. Często myślimy, że my jesteśmy dobrzy, a ci obok nas są źli, a tak naprawdę granica między dobrem a złem biegnie przez nasze wnętrze, nasze serca. Pan Jezus przychodzi po to, by to zło w nas pokonać. Wszystkim, którzy mnie słuchają z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę pokonywania tego zła w sobie, a dopiero później w innych. Szczęść Boże. Kolejny raz stajemy na progu radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Czas Adwentu dobiega końca. Ten liturgiczny Adwent, ale trwa Adwent naszego życia. Chrystus przyszedł ponad 2000 lat temu i jest obecny pośród nas aż do końca. Dlatego to, co dziś obserwujemy w świecie, przerasta wszelką formę, a ukryta jest treść, na co nie zwracamy uwagi. Dlatego Duch Święty, który w nowym roku pastoralnym będzie nas umacniał, pozwala zrozumieć istotę przyjścia Chrystusa na ziemię. Z tym przyjściem rodzi się w człowieku radość, wolność, poczucie godności i bezpieczeństwo. Niech zatem wszystkim mieszkańcom naszego miasta, gminy, obecny Bóg w sakramencie ołtarza błogosławi, bo On jest. I tylko
warto postawić sobie pytanie. Na końcu mojego Adwentu, kiedy stanę przed Chrystusem, czy znajdzie we mnie wiarę? Wiary życzę, czystej, żywej, autentycznej wiary, a świadomość Jego obecności na ołtarzach świata niech będzie dla nas siłą i mocą na dni naszego życia i dalsze lata. Czy wierzysz? Niech dobry Bóg wszystkim błogosławi. Święta Bożego Narodzenia kojarzone są z czymś, co budzi w naszych sercach wyjątkową serdeczność, radość i otwieranie się do całego świata. To właśnie w takiej chwili zatrzymujemy w naszych domach odrobinę ciszy, spokoju, rodzinnego ciepła, a przede wszystkim tak rzadko spotykanego polskiego bożonarodzeniowego klimatu. Życzę Wam, byście ten czas spędzili z rodziną, bez trosk, zmartwień i pośpiechu. Niech te święta będą wyjątkowe i dadzą Wam dużo zapału do przeżycia nowego 2018 roku. A na Waszej drodze stanie wiele ciekawych inspiracji, które zrealizujemy w zdrowiu i z uśmiechem na twarzy. Wszystkiego najlepszego. Drodzy mieszkańcy gminy Krzęcin oraz powiatu chostrzyńskiego, święta Bożego Narodzenia to bardzo wyjątkowe chwile. Zgodnie ze staropolską tradycją, to czas okazywania sobie wzajemnej serdeczności, życzliwości i gościnności oraz niesienia bezinteresownej pomocy i dzielenia się z innymi. Niech nadchodzące święta przyniosą wszystkim wiele ciepła i radości czerpanych ze spotkań przy wigilijnym stole, ze wspólnego śpiewania kolęd oraz pielęgnowania pięknych zwyczajów i tradycji. W tej świątecznej atmosferze, jako gospodarz gminy Krzęcin, chciałbym przekazać życzenia dostąpienia wszelkich łask i pomyślności w nowym 2018 roku, aby zdrowie, zgoda, dostatek i szczęście zawitały pod każdą strzechę, a troski i zmartwienia odeszły w zapomnienie. Życzymy wesołych świąt! Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu jak najserdeczniejsze życzenia. Życzę, by te święta były radosne, spędzone w gronie najbliższych. Niech będą szczęśliwe dla Państwa. Mili Państwo, życzę, by w tym nowym roku spełniły się wszelkie Państwa nadzieje i przedsięwzięcia. Mili Państwo, dla mieszkańców gminy Drawno, zresztą tak jak i sobie, życzę, by w 100% został zrealizowany budżet, który przygotowaliśmy. Budżet ambitny, w którym jest wiele ważnych z punktu widzenia mieszkańców przedsięwzięć, między innymi remont dróg, czy budowa kanalizacji i wiele, wiele innych przedsięwzięć. Wszystkiego dobrego w nowym 2018 roku. Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Recz, mieszkańcy powiatu chostrzyńskiego. Mam przyjemność w imieniu swoim własnym, a także przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu, pana Piotra Pawłowskiego, jak również pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu, złożyć Państwu najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia. Niech te święta będą okresem niezapomnianych chwil, wielkiej radości, ukojenia oraz odpoczynku od codziennych trosk, bez pośpiechu, z dala od wszystkich zmartwień. Życzę Państwu, a przede wszystkim naszym najmłodszym mieszkańcom, wszystkim dzieciom, wymarzonych prezentów pod choinką. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Z okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najlepsze życzenia. Niech magiczna moc świąt przyniesie Państwu radość i spokój, a nowy jubileuszowy rok, rok 70-lecia Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego, niech obfituje szczęściem, optymizmem i wszelką pomyślnością. Dziękuję Państwu za współpracę w mijającym roku.
Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzymy Wam tutaj wszyscy, cała społeczność Szkoły Muzycznej w Chosznie, aby to były piękne, ciepłe, wspaniałe święta, pełne rodzinnej atmosfery. I żeby przy tych świętach, jako że jest to piękna tradycja bożonarodzeniowa, aby nie zabrakło śpiewania kolęd. Życzymy również od nas wszystkich, aby ten nowy rok był rokiem pełnym pomyślności. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku! Dziękujemy za obejrzenie świątecznego bloku z życzeniami. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!